To jest Perkun, dzisiejszy bohater naszego spotkania. Ma on ponad 600 lat i jest jednym z najstarszych dębów w naszym nadleśnictwie Starej Jabłonki. Ja nazywam się Zbigniew Lewandowski, jestem leśniczym w leśnictwie Śmieszny Kąt. Las to cichy obserwator, świadek wielu historii. Z niewzruszonym spokojem widzi i słyszy to, co było, co jest, a może domyśla się tego, co będzie? Czas w lesie rządzi się swoimi prawami. Odmierzają go spadające liście, przyrastające słoje i spękana kora. To sprawy, które niełatwo zrozumieć z ludzkiej perspektywy. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się najstarszym dębom w nadleśnictwie Starej Jabłonki. A zaczniemy od 600-letniego Perkuna, który jest jednym z 40 pomników przyrody na terenie nadleśnictwa. Pomniki przyrody to niezwykle cenne okazy przyrody o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Mogą nimi być drzewa, grupy drzew lub krzewów, głazy, jaskinie czy wodospady. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2019 roku na gruntach w Zarządzie Lasów Państwowych było 11314 pomników przyrody, z czego 9000 stanowiły pojedyncze drzewa, a 1380 grupy drzew. Perkun niepodzielnie króluje w lasach pomiędzy Starymi Jabłonkami a Taborzem. Sędziwy to staruszek. Niejedno widział, niejedno wie. Pamięta jeszcze czasy zakonu krzyżackiego. Choć wiekowy, nadal jest domem wielu stworzeń, swoistym mikrokosmosem, gdzie od setek lat tętni życie. Imię otrzymał na cześć bałtyjskiego bóstwa, władcy grzmotów, nieba, ognia i płodności, a jego słowiańskim odpowiednikiem był Perun. A jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat Perkuna, obejrzyjcie jeden z naszych wcześniejszych filmów w zupełnie innej serii. Podrzucamy Wam link. Nie wszyscy wiedzą, że Perkun ma tutaj swoich braci, którzy rosną nieopodal. Ci, którzy przyjeżdżają rowerami, zawsze kończą wycieczkę na pierwszym Perkunie, najstarszym. Natomiast ja Was zapraszam do jego braci, którzy rosną nieopodal. Jesteśmy przy drugim z braci Perkuna, któremu się nie poszczęściło tak jak Perkunowi, że dożył tak sędziwych lat i długo, ponieważ widzimy tutaj, że wszystkie gałęzie już obumarły, brak zielonych konarów. W związku z tym tutaj pozostaje nam go zachować jako obumarły pomnik. Pochodzi on z podobnego okresu co Perkun. Szacujemy, że może mieć w granicach 600 lat, natomiast jest to tylko wiek szacunkowy. A skąd wiadomo, jak stary jest dąb? Sprawa nie jest taka prosta. Wiadomo, że najłatwiej obliczyć wiek drzewa po jego słojach. No ale przecież nikt nie będzie ścinał prastarego dębu, żeby policzyć mu słoje. Można też nawiercić pień specjalnym wiertłem dendrologicznym, ale to też nie zawsze jest skuteczna metoda, bo stare dęby często są wewnątrz spróchniałe.
dlatego wiek niektórych leśnych seniorów określa się szacunkowo, obserwując ich bezpośrednie otoczenie. Powalone lub ścięte drzewa są w stanie opowiedzieć nam nie tylko swoją historię, ale pozwalają również oszacować wiek stojących nieopodal sąsiadów. Opieram się o dęba, który jest pomnikiem przyrody i rośnie on w charakterystycznym miejscu dla tego zbiorowiska, na takiej łasze piachu żyznego, który pozwala mu na swobodny wzrost i zabezpiecza mu wszelkie potrzebne związki mineralne po to, żeby był tak okazały i w tak dobrej kondycji, jak tutaj widzimy. Natomiast drugim bardzo ważnym czynnikiem jest bliskość wody. Widzimy tu wokoło teren podmokły, lekko zabagniony, z tym, że miejsce te jest taką powierzchnią źródliskową, terenem źródliskowym, do którego spływa woda z pobliskich wzniesień. Jest to w fachowym słownictwie określane jako zlewnia. My, leśnicy, widząc tak unikalne zbiorowiska, w których króluje tutaj dąb, staramy się je zachować dla potomnych. W okolicach Ostrowina, tuż obok urokliwie położonych jeziorek gąsiorowskich, rośnie kilka prastarych dębów. Również tu mają doskonałe warunki, które zawdzięczają lodowcowi. Składają się na nie specyficzne ukształtowanie terenu i bliskość wody w rynnach polodowcowych. Pozostawiona przez lodowiec morena czołowa, w niej kamienie, żwiry, gliny i iły, bogate w związki mineralne. To dzięki nim rosnące tam dęby dożyły tak sędziwego wieku i osiągnęły imponujące rozmiary. W tak wyjątkowych miejscach, z zachowaną na nich różnorodnością przyrodniczą, leśnicy, dostrzegając potencjał i unikatową dla środowiska naturalnego wartość, tworzą tak zwane ekosystemy referencyjne. Nie są to obszary chronione specjalnym prawem. Po prostu nie prowadzi się tu żadnych prac, cięć, nie usuwa się powalonych drzew, a drzewostan pozostaje do naturalnego rozkładu, wzbogacając glebę i stając się domem wielu drobnych zwierząt, grzybów i owadów. Tu natura rządzi się sama. Kilka pokoleń moich leśników bez żadnych wskazówek, żadnych rozporządzeń już dostrzegło walory tej powierzchni i w sposób intuicyjny sami nie prowadzili też tutaj żadnych działań gospodarczych, które mogłyby zniszczyć tą powierzchnię. Także ta tradycja troski o lasy jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Leśnicy zwracają uwagę na to, czy na danej powierzchni pojawiają się kandydaci na następne pomniki przyrody. Na koniec naszej wycieczki postanowiłem Was zabrać w miejsce, w którym wytypowaliśmy następców obecnych pomników przyrody, ponieważ w miarę upływu czasu część z tych pomników przyrody obumrze i ulegnie naturalnemu rozkładowi. W to miejsce dla potomnych znaleźliśmy na tej powierzchni, tutaj za mną, kilkanaście dorodnych, zdrowych dębów, które w przyszłości za 100-200 lat staną się kolejnymi pomnikami przyrody. Oczywiście nie wszystkie tego wieku dożyją i tylko co niektórym będzie dane świadczyć o pięknie tych lasów. A teraz popatrzcie, jak piękni są pretendenci do dębowego tronu już dziś. Jak dumnie prężą korony ku słońcu i majestatycznie kołyszą się na wietrze. Ciekawe, jak będzie wyglądał świat, gdy one już zostaną pomnikami przyrody?
Czy za kilkaset lat ktoś opowie ich historię? Jak sądzicie? Zostawiamy Was z tymi pytaniami. Mówimy do zobaczenia i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków serii Pokochaj swój las. A, jeszcze jedno. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się podobało. Dajcie lajka, kliknijcie w dzwoneczek i nie zapomnijcie subskrybować, żeby być na bieżąco.